Was bardzo dobry tekst o patrzeniu na życie jako dziecko. I powiem Wam, że jest to bardzo dobre, gdyż, patrząc jako dziecko na świat, stajecie się szczęśliwsi, macie inne podejście i zdrowsi. Przynajmniej w takim razie. Okej, okay. ciekawość. Spójrz na świat ciekawymi oczami dziecka. Odkryjesz niewyczerpane źródło szczęścia i radości. Inspiracja. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają, byś był ciekaw samego siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi. Odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów wszechświata, w którym żyjesz. Zgłębiaj wiedzę na temat aniołów oraz ich roli w boskim planie. Jesteś szalony według każdego, kto nie może o manipulować. To będzie przed nami kolejny tekst, który chyba przeczytam, a na razie to tyle. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie co myślicie, zgadzacie się? Tak jest? Obudź w sobie dziecko. No, więcej możliwości się otworzy przed nami wtedy. Na razie, cześć. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Trzymajcie się. Pa.